Hej, 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 z tej strony Cheeta i świętujemy drugi tydzień, moi drodzy, Halloween, święta Halloween. Z tego, co widzę, mamy coś nowego. Odkryj tajemnicę galopującego Thompsona i jego ognistego konia. Okej, zobacz. Zły znak, czyli tu musimy iść. Linda, do Lindy w Murland. Gdzie jest Linda w Murland? Czyżby tam na północy? Wiecie co, jeszcze tylko zatrudnimy oczywiście stajenną, żeby trochę zajęła się naszymi konikami, bo widzę, że są niezaopiekowane, więc zatrudnimy stajenną. Pomoc stajennej, kup, okej. Okay. Ojoj, ale zakwiczał. I lecimy, słuchajcie, sprawdzić, o co chodzi z nową misją. Nie jestem pewna, czy to jest nowa, zupełnie nowa misja tegoroczna, czy ona była już rok temu. To jest dobre pytanie, bo jeżeli nie wiecie, to są moje pierwsze święta Halloweenowe i tak naprawdę ja nie wiem, co było w poprzednich latach. Także jest to dla mnie wszystko nowością. Każda rzecz jest dla mnie nowością i nie wiem, co już było, co się dopiero pojawiło w tym roku. W każdym razie mamy coś nowego w tym tygodniu, tak? Na ten tydzień się coś nowego pojawiło. O, i tutaj jest Linda. To jest chyba Linda. Tak, to jest Linda? Czemu nie mogę jej wziąć? Vivien, to ty. Cieszę się, że jesteś. Już się szykowałam na to, co znajdę po drugiej stronie. No dobra. Wczoraj miałam straszny sen, śniła mi się posępna twierdza unosząca się pośród przepastnego mroku, a jej władcą był nie kto inny jak galopujący Thompson. Był niespokojny, niecierpliwy, czekał na tę parę roku, gdy bariera oddzielająca żywych od umarłych osłabnie i pozwoli mu przyjechać. Pora ta nadeszła, więc teraz galopujący i jego koń pędzą pod nocnym niebem. Niektórzy mówią, że galopujący poluje na ofiary, które chce zaciągnąć do swojej twierdzy. Inni uważają, że porywa zagubione dusze. Ja już spotkałam galopującego i myślę, że to udręczona i zbłąkana istota, której nikt nie rozumie. Chcę mu pomóc, a więc jesteśmy przed wejściem do twierdzy galopującego. Dziś zaczniemy poznawać prawdę. Okej, czyli oddajemy tą misję. I dalej. Za mną, Vivien. Dobra, czyli idziemy do środka. Coś podejrzewam, że to chyba jest nowa jakaś misja. Do tej pory jej nie było. Sprawdzimy, co tam mamy. Podróż do twierdzy galopującego. No, bardzo mi się podoba, słuchajcie, ten obrazek. Zarąbisty jest ta grafika. Dobra, idziemy tam. Bo widzę już, że ona chce, żebyśmy tutaj podjechali. Tak jest, dokładnie to widziałam we śnie. Ale gdzie galopujący? Może wyruszył na Jorvik na łowy? Za mną, znajdziemy jakieś spokojne miejsce, żeby rozbić obóz i chwilę pomyśleć. Dobra, gdzie ona idzie? Wororo. 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 I sobie idzie. Spacerkiem. A jak się w ogóle wam podoba moja pepitka i strój na niej? Zobaczcie. Jestem cała dyniowa. Nawet zwierzaczka mam dyniowego. Może mogę ją wyprzedzić? Bo tak... Tak mi się nie chce, tak szczerze powiedziawszy, za nią chodzić. Sprawdzimy, czy mogę ją wyprzedzić. Tak, to ją wyprzedziłam. Ohoho. Kurczę. No, szaleje. Tylko nie wiem, gdzie ona jest teraz. Tam mi się pojawia... Aha, trzeba tutaj na górę wjechać. No to żeśmy dookoła tylko pojechali. Dobra, na górę trzeba pojechać. Tu. Idealnie, rozbijemy obóz w cieniu wieży. No dobra, no to rozbijemy obóz w cieniu wieży. Dobra. Dobra, no to dawaj, dawaj. I co masz jeszcze dla mnie do zrobienia? Daj znać, gdy zechcesz posłuchać dziwnej historii o życiu galopującego Thompsona oraz tej jeszcze dziwniejszej o jego śmierci. I słuchajcie, to będzie historia, tak? W książkach historycznych można wyczytać,
że ponad 900 lat temu Gunnar Trymsson był cenionym i wiernym żołnierzem Jana Jarla. Gunnar był dziwnym człowiekiem, opisywano go jako kogoś mrocznego i zamyślonego, kto był jednak odważny i oddany we wszystkim swojemu władcy. Gdy w następnych stuleciach na Jorvik trafili nowi osadnicy, mówiący innymi językami, nazwisko Trymsson zaczęto wymawiać jako Thompson. Okej, okay, żaden koń nie pozwalał Gunnarowi się do siebie zbliżać, a inni żołnierze i służący go unikali, potajemnie z niego drwili. Nazywali go galopującym, być może z zazdrości albo ze strachu. Okrutny żart. Pewnego dnia pojawiła się dzika i przerażająca klacz, wielka Kara Shire. Koń ten, który podobno pochodził ze wschodu wyspy, z terenów za górami Jor, pozwalał się do siebie zbliżać wyłącznie galopującemu. Thompson w końcu znalazł towarzyszkę czarną, niczym bezksiężycowa noc Shire imponujących rozmiarów, której dzikość i zajadłość przerażała ludzi Jarla. Sama obecność tego konia niepokoiła inne zwierzęta, które zaczynały panikować. Galopujący i ta klacz Shire byli nierozłączni, a ich niezwykła więź stała się źródłem zdumienia i plotek. Galopujący Thompson został osobistym strażnikiem i doradcą Johna Jarla. Wykonywał trudne zadania dla władcy, obronił go nawet przed niebezpiecznym powstaniem zbuntowanych lordów. W armii szerzyły się plotki i gniew, przesądy i strach napędzały opowieści o czarach i czarnej magii. Nienawiść przezwyciężyła jednak lęk i szyderstwa w ukryciu przerodziły się w jawną pogardę. Jarl kazał ukarać galopującego za jego domniemane przewinienia. Galopujący został schwytany i zniewolony. Zakutego w kajdany Thompsona zaciągnięto przed oblicze króla. John Jarl stał się sędzią skazującym swego wiernego sługę. Gdy galopujący trafił do kata, mnóstwo żołnierzy Jarla przyszło nacieszyć się tym widokiem. Ich strach okazał się uzasadniony, gdyż galopujący powstał z pnia egzekucyjnego, ujawniając tym samym swoją nieśmiertelność. Tutaj podania i historia zaczynają się mieszać, jednak przeważa teoria twierdząca, że źródłem siły galopującego, jego więzi z Jarlem oraz jego nieśmiertelności jest potężna wiedźma z przesmyku diabła. Dokładnie rok po egzekucji po raz pierwszy zauważono bezgłowego galopującego Thompsona, gdy jechał pod nocnym niebem na swojej ognistej klaczy. Od tamtej pory dostrzegano go każdej jesieni. Siedząc tutaj w cieniu tej wieży, czuję, że ta historia jest bardziej złożona. Wydaje się, jakby czekała zapomniana na końcu mojego języka. Czekała, aż ją opowiem. Czuję, że coś mnie przyciąga na wyspę Padok. Może warto się temu przyjrzeć. Być może dowiemy się, co poróżniło galopującego i Johna Jarla. Okej. Wspomnienie z smamotnego pogorzeliska. Musimy szybko jechać na wyspę Padok. Czuję, że coś się tam niedługo wydarzy. Do zobaczenia na miejscu. Okej. Słuchajcie, widzę, że to będzie odkrywanie historii. I skoro już tutaj w aktualizacji pokazałam Wam, nie chcę Wam spoilerować całej tej historii w samej aktualizacji, bo te filmiki są stworzone po to, żeby ogarnąć co nowego, co tydzień się pojawia w grze, a nie po to, żeby Wam spoilerować za dużo, tak? W związku z tym resztę historii Johna Jarla i galopującego Thompsona obejrzymy sobie w moim wykonaniu na live'ie. Jeszcze nie wiem, kiedy go odpalę, na pewno w tym tygodniu, ale jeszcze nie wiem, którego dnia. W każdym razie z tego, co widziałam, jest jeszcze jedna rzecz nowa, która się pojawiła, chyba nowa. Mianowicie na szlaku, słuchajcie, na szlaku, tylko który to jest szlak? Och, to chyba ten. Nawiedzony szlak. I tak, podobno na tym nawiedzonym szlaku wejdziemy tam i sobie coś obczaimy. Są rzeczy do znalezienia. Te rzeczy możemy zanosić do Wrony Poe, tak? Ona się nazywa Poe. I w zamian za to ona nam da jakąś nagrodę. Nie wiem, czy mi się uda, nie chcę też tutaj przedłużać tego filmiku, coś znaleźć, pewnie nie. Oja! Oh my god, ale się wystraszyłam! Oh Jesus! Masakra! To są też nowe rzeczy. Jesus! Oh my god. Nowe chyba rzeczy. Słuchajcie, tego nie było. Tutaj są pajączki. Nie, ja nienawidzę pająków. Nienawidzę pająków.
O, masakra. I tu widzę, że znowu no coś się pojawi. O, Jesus. Raczej żadnych rzeczy nie znajdę, ale już widać, że szlak trochę się zmienił. Tak, jest bardziej taki... no, mocniej straszy, powiem tak. O, kto tam? A, to tutaj Emma i one tam sobie historyjkę... będą pewnie opowiadać jakieś straszne historie. To słuchajcie, moi drodzy, no na pewno gdzieś tutaj są jakieś rzeczy ukryte do znalezienia, które, tak jak mówiłam, możemy zanieść dla Wrony Poe. Ja żadnych tak na wstępie nie widzę. Pewnie trzeba się mocniej przyjrzeć i mocniej poszukać. No nie jest to różowe kucykowo, że tak powiem. Jest jednak trochę strasznie na tym szlaku, ale wszystkim wam życzę powodzenia w szukaniu i odnajdowaniu tych rzeczy. Ja to raczej będę robić na live, tak jak wspomniałam. Nie chcę też osobom, które chcą samodzielnie poszukać tych rzeczy, spoilerować co gdzie jest, tylko chcę po prostu o tym wspomnieć, że coś takiego można tutaj znaleźć. I chyba jest jeszcze jedna rzecz nowa w tej aktualizacji, ale nie mam pewności, czy to nie jest już... chwila, moment. Czy to nie jest rzecz, która była już rok temu, tak? Bo chyba tych rzeczy z... strasznego szlaku raczej nie było rok temu, ale to tak jak mówię, no ja pierwszy raz przechodzę Halloween i nie wiem dokładnie jak to wygląda, ale słyszałam, że coś takiego było, nie jestem pewna, czy to było na święta Bożego Narodzenia, czy było to na właśnie Halloween, ale po całej mapie Jorvik są rozsiane takie tornada. Z tych tornad wylatują drobne okruchy duszy, które możemy zebrać. O, słuchajcie, chyba znalazłam rzecz dla Poe. Krucze pióro. Dokładnie. Czyli widzicie, jednak są takie rzeczy do zbierania dla tej Wrony Poe. I wracając do tych tornad, z tych tornad wylatują takie małe okruchy duszy, które możemy w te większe okruchy duszy składać. I te tornada pojawiają się o równych godzinach. Ja go jeszcze nie widziałam, ale życzę powodzenia w szukaniu. Też na pewno będę je szukać na live, tych tornad. No i na dzisiaj to wszystko. Te trzy rzeczy nowe w tym tygodniu się pojawiły. Słuchajcie, to jest przedostatni tydzień, z tego co wiem, halloweenowy, także śpieszcie się ze zbieraniem okruchów duszy. Ja niestety nie mam za wiele ostatnio czasu i jak widać, no mam tylko te 37 okruchów duszy, więcej nie zebrałam, ale mam nadzieję, że wam się uda więcej zebrać. Bo ja no niestety, ale musiałam trochę halloweenowe święta sobie w tym roku odpuścić, może za rok coś obczaję, ale no w tym roku niestety, o zobaczcie kość, w tym roku niestety musiałam troszkę odpuścić, mam dużo rzeczy do zrobienia, dlatego też przepraszam was, że filmiki pojawiają się i live'y tak dosyć rzadko, z czasem to nadgonimy, także spokojnie, ale no... Taki okres mi się tutaj zdarzył, że nie jestem w stanie tak często, jakbym chciała, nagrywać i streamować. Na dzisiaj to by było na tyle. Powiedziałam o wszystkim, co się pojawiło nowego w aktualizacji halloweenowej. Do zobaczenia, trzymajcie się, pa pa!